Grzeje, no do 20 paru stopni dzisiaj ma być. Początek czerwca. Szósty dzień, czyli urodziny miesiąca. Wyjedziemy na Lasy Janowskie, ale wcześniej zalew jeszcze odwiedzimy. Aby pogoda dopisała i by nam tyłki nie zmokły na powrocie. Dziś próbujemy nową trasę, wjeżdżamy w nieznane. Będziemy najwyżej rowery prowadzić przez pasz. Dokładnie. Przetestowaliśmy zupełnie nową trasę. Musimy szukać innych rozwiązań z powodu budowanej S19. Wiele tras, które do tej pory jeździliśmy, zostały zniszczone. Przed nami zalew w Jarocinie. Na siłę nie bierz, bo ja już widzę, że to trzeba będzie to najlepiej podważyć. Było przerzutkę pod... Wiesz co, to lepiej było przerzutkę poluzować. Znaczy ja najpierw spróbowałbym, bo chodzi o ten, o to, żeby to zeszło z tego zęba. Jak chcesz to zrobić? No. No i panie, nie wiem. Tak. Ja tu widzę, patrzę po tym, wiesz, co miałem wcześniej zamontowane. No właśnie, wiesz tam przy kącie. O, już. Czekaj. No, zrzuć jeszcze mi z przodu. Z przodu zrzuć. Dobra, idziemy. Pomimo drobnej przygody z rowerem, zaciągnął mi łańcuch. Jedziemy dalej. Udało się naprawić. Jesteśmy w Momotach Górnych. Kierujemy się w kierunku Chorytowego Wzgórza, czyli miejsca, w którym odbyły się jedne z największych walk partyzanckich naszego regionu.
wiesz, kierować się z powrotem na ten, na Portowe Wzgórze. Czekajcie chwilę. Analiza danych. Co ciekawe, rzeka, w której płynie czerwona woda, nazwałbym ją rdzawka, akurat pasuje. Takie żabno. Prawie taka sama jak w wózku, nie? No. Ale trochę mniejsza. A tutaj ścieżka rowerowa. O, oznaczenie. Trochę piachu sporo, ale można jechać. Płynne mostki w Lasach Janowskich. I dojechaliśmy. Pomnik partyzantów upamiętniający
bitwę na portowych wzgórzach. Przejście zamknięte. Damy radę? Przejdziemy. Nie, ty mi, ja ci podam rower, ty mi go weźmiesz. No. Daj. Czekaj, do mojej plecy. Bo zaczepiło. Ja bym ciebie nie przynosił, Kasiu. Kurde, też na Chiny. Jak wyjedziemy na ten? Na parki. Jedźmy. No to my tak obchodzimy tą drogę, a można takim skrótem pojechać. No popatrz ty się. Jaki skrót duży. No. Yeah. Coś takiego? Lista wio. Nie, strasznie daleko siedzę. Te zwierzęta są spaskudzone. Nauczone na suchy chleb. A pan oglądały się serialu Wojna Domowa to. No to ze szklarni tutaj. Tu wyjedziemy Może. I tu sobie nie przejedziemy tak. Mhm. To jeszcze do sklepu wstąpimy. Dokładnie. Tylko czekaj, ale to sklep to chyba jest na początku tej wsi. Kaśka, on tutaj jest, czy tutaj? Nie, tutaj jest. To trzeba będzie tutaj skręcić. No. Ze szklarni wróciliśmy, czyli szklarnia koło Janowa. A w przeciwnym kierunku Janów 42 km. No i widzicie? I to jest właśnie dowód na to, że ziemia jest okrągła. Kaśka, to uważaj na chmielę. Dętkę przegryzą, będzie problem. Spuchnie dętka i szczyli. Znaczy wiesz, szczyli to pół problemu. Jak spuchnie dętka, będzie ciężko jeździć. No przez widełki się nie zmieści. To się przewinie i się zmieści. Tak właśnie powstaje S19, kierunek Lublin-Nisko. Co? Pszczoła. Czekaj, Kaśka, ewakuacja. No nie bój się, jeszcze nie gryzła. Wyleciała już. I to nie była pszczoła, a był motyl. Kamil! O kurwa! O kurwa! Jest. To jest kładka. Jak widać, była. Czy znajdziemy przeprawę? O kurwa! Jest! Wow!
I to taka trochę się... Taka trochę się gibała. No tutaj jesteśmy przy rzece Bukowa. Są tutaj szumy na Bukowej. Są szumy na Tandwi, to są szumy na Bukowej. Widać, że tam pozostałości jakiegoś takiego murka kamiennego. Najprawdopodobniej chyba był to jakiś młyn albo coś takiego, bo tutaj tak dziwny, duży spadek strasznie wody jest w tym miejscu. Również dawna kładka. No, także tutaj coś musiało być. Damian, bo złoto znalazłem. No to co? Najmielity. Prawo. Kaczka w prawo, kaczka w lewo. Patrz, kurwa, to jest to. No i co? Na tej autostradzie jesteśmy leśnej. Taki nowy asfalt, bramki są otwarte z opłatami. No i chyba jest dobrze. Zobaczymy w rezerwacie, bo tam jeszcze może być kasa fiskalna, ale to się zobaczy na miejscu. Jedziemy dalej. Rezerwat Imility Łuk powstał w 1988 roku. Mieści się on między miejscowościami Janów Lubelski oraz Modli Bożyce, choć tak naprawdę sięga również gminy Pysznica, gdyż tam znajduje się wjazd od strony Stalowej Woli. Powstał on w celu stworzenia dobrych warunków do życia dla okolicznych zwierząt i ptaków. No i bobry nam zrobiły przeszkodę. Ech, te bobry. Tutaj mamy pomnik ufundowany w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Natomiast tutaj rekonstrukcja, co prawda taka biedna, mniej eksponowana niż w Lipie, słupów granicznych. Wojtek, przypomnij, jakie to były granice? Austrii i Rosji. Tak jak tutaj tą górką biegła granica między tymi dwoma państwami. Od 18 roku mamy tutaj spokój. Czyli dokładnie. Odzyskaliśmy niepodległość oraz granice dawne upadły. A to nie będą tutaj te psy? No będą. Jest ten, jest Sprite i jest pragnienie. No. To mówisz, że pragnienie nie ma szans? No zobaczymy. Musi być trochę adrenaliny w wycieczce. No o wilku, a czy o psie mowa?
Ten to wyleciał! Ten to wyleciał! Zaraz w bok będzie skręt! Kasia w lewo! Także, adrenalinkę mieliśmy. Naszą lokalną atrakcję, ucieczka przed pieskami. Co prawda długo nas nie goniły, ale zawsze to dodaje jakieś... jakieś atrakcje. Nie masz motywacji? Sama cię znajdzie do jazdy, no. Nawet dwie były. Nawet dwie, czarne jak później wyskoczy. Na czterech łapach. Dokładnie. Czas na ognisko. Dotarliśmy do mety. I znaleźliśmy świetną miejscówkę. Czekaj, tam dalej coś znajdziemy. Robiłam szamar. W roku postanowiłam, że będę robić takie syropy i zrobiłam. Wyparłam. Właśnie dlatego niedługo to herbapol otworzysz, Kasia. Z syropami i tymi innymi specyfikami.